Jak będą wyglądać koncerty podczas pandemii? Cześć, tu Martini, grupa Dogbite. Pandemia wywarła mniejszy i większy wpływ na różne branże, jednak zdecydowanie można powiedzieć, że muzycy należą do tego grona, które oberwało dość mocno. Głównym elementem kontaktu z publicznością zawsze były koncerty. Gdy zaczęły pojawiać się pierwsze obostrzenia, wiadomo już było, że wszystkie zaplanowane koncerty muszą zostać odwołane. Wykasowane zostały zarówno trasy lokalnych bandów, jak i duże trasy koncertowe. W tym roku nie odbędą się koncerty m.in. Guns N' Roses czy Pearl Jam. Powoli obostrzenia zostają zdejmowane, głód koncertów jest wielki zarówno wśród muzyków, jak i publiczności. Jednak do normalności jeszcze nam daleko. Na koncercie może przebywać maksymalnie 150 osób. Wszyscy w maseczkach i w dodatku w odległości 2 metrów od siebie. Wyobrażacie sobie coś takiego na koncercie rockowym na przykład? W najbliższym czasie mieliśmy zaplanowany termin kolejnej edycji Dogbite Summer Fest. To nasze dogbite'owe coroczne święto miało odbyć się 3 lipca, zaraz na rozpoczęcie wakacji. Długo zastanawialiśmy się, czy zorganizować go w tym terminie, jednak dla waszego i naszego bezpieczeństwa postanowiliśmy zrezygnować z tego terminu. Co zatem dalej z Dogbite Summer Fest? W skrócie, odbędzie się w późniejszym terminie, a dokładnie 21 sierpnia 2020. W koncercie usłyszycie na pewno nowe utwory z 6 płyty, która miała ukazać się w tym roku, jednak no, ze względu na pandemię będziemy musieli prawdopodobnie przesunąć na początek przyszłego roku. Jeśli cieszycie się tak jak my, że koncerty powoli wracają i życie muzyczne wraca do normalności, subskrybujcie ten kanał, dajcie lajka, słuchajcie naszej muzyki, link w opisie i trzymajcie się ciepło!